Dzień dobry, minęła godzina 11, rzecz o biznesie, Paweł Rożeński, zapraszam. Moim gościem będzie dzisiaj pani Jana Pieriegut, profesor SGH, Katedra Transportu. Witam panią serdecznie. Dzień dobry panie. Wciąż mówi się dużo o programie rozwoju elektromobilności w Polsce, bardzo popularny temat. Znamy zamierzenia rządowe, bardzo ambitne, ale na jakim właściwie jesteśmy etapie, bo jeśli chodzi o realizację, chyba jest trochę gorzej. Mam takie wrażenie. Panie redaktorze, rzeczywiście, dużo się mówi. W Katedrze Transportu SGH my prowadzimy badania nad przyszłością systemów transportowych, w tym nad elektromobilnością. I nawet jeżeli porównamy, co się działo w ubiegłym roku, bo ta nasza historia elektromobilności wcale nie jest taka długa, to, co się dzieje od początku tego roku, widać, że się dzieje. Jest coraz więcej informacji. Czyli przyspieszenie jakieś jednak nastąpiło. Nastąpiło, tak? Zdecydowanie nastąpiło przyspieszenie i o tym możemy śmiało powiedzieć. Mamy coraz więcej informacji na temat różnego rodzaju przedsięwzięć, jakichś nowych projektów, testów prowadzonych przez biznes. Jest sporo wydarzeń branżowych, które są, tak. Są podjęte różne projekty na uczelniach wyższych, projekty badawczo-rozwojowe, gdzie wspólnie z biznesem próbujemy różne tutaj rozwiązania proponować i żeby w przyszłości wdrażać. Ale tak naprawdę no, trzeba to powiedzieć, że jesteśmy jeszcze na samym początku tej długiej drogi do elektromobilności. To jest jeszcze taki etap przygotowawczy właściwie. Tak zresztą jest napisane w planie elektromobilności. Ale czy ten etap przygotowawczy to troszkę nie trwa za długo, no bo były ambitne plany, milion aut do roku 2020, bodajże drugiego, tak? No i teraz, no nawet już żarty się pojawiły, że to chyba chodziło premierowi Morawieckiemu o rowery elektryczne, a nie auta elektryczne, bo rzeczywiście na razie to efektów za bardzo nie widać. To prawda, tych efektów nie widać, czy za długo? Myślę, że nie jest za długo, dlatego że to nie da się tutaj zmienić tej sytuacji z roku na rok, przestawić się na systemy elektromobilności. Jest wiele składowych, które musimy uwzględnić. To jest infrastruktura, to są stacje ładowania. No właśnie, chyba z tym jest najgorzej. I to generalnie zniechęca do jakby kupowania takich aut elektrycznych. Tak, również do końca roku będzie więcej, no bo już tam gdzieś w trakcie kolejne stacje ładowania. Ale co jest istotne, ile jest tych stacji szybkiego ładowania, też to, co nas tak naprawdę jako użytkowników najbardziej interesuje i to, co może dać impuls też rozwojowi tego rynku. Natomiast no, to jest jednak ta ewolucja. To nie następuje z dnia na dzień i te przygotowania były niezbędne, bo nawet jeśli chodzi o tworzenie tutaj określonych takich ram prawnych, które też musiały być wprowadzone. A jaki pani przewiduje teraz scenariusz? Bo mamy już jakiś taki etap zamykany, etap pewnie jakiś koncepcyjny, jakieś są pierwsze wdrożenia tych stacji tankowania. Pojawiły się rzeczywiście no niewielkie ilości, ale pierwsze auta już nie hybrydy, ale typowo elektryczne. Jak pani przewiduje teraz ten rozwój tego rynku? Tak liczbowo, ale też po kolei, co teraz nas czeka, tak? Że tak, jeśli chodzi o rozwój, dynamikę tego rynku, to tutaj trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o prognozy. Rzeczywiście uważam też, że w planie elektromobilności ten cel postawiony był bardzo wysoki. Czyli troszkę zbyt ambitny, raczej trudny do zrobienia. Zbyt ambitny, przeszacowany. Uważam, że nie jest to możliwe w takim terminie osiągnięcia tak dużej liczby pojazdów elektrycznych w Polsce. Prawdopodobnie to jest dużo, dużo jeszcze do przodu. Dobrze, jeżeli będziemy w stanie osiągnąć to do roku 2030, tak? A może taką liczbę. Taką liczbę. Czyli raczej w 2022 to myśli pani, że ile nie ma takiej możliwości. Jeżeli popatrzymy na ostatnie statystyki, to mamy taką sytuację, że w ciągu, gdzieś tam, jeżeli chodzi o kwartał, przybywa nam
tak jak pierwszy kwartał tego roku, za drugi takich pełnych statystyk nie widziałam. To jest na zasadzie, że przybywa nam 120-130 elektryków nowych zarejestrowanych, a innych pojazdów na rynku, które są nie alternatywnych, tylko też, też innych, to mamy 3 zera dopisane do tej liczby. No, rzeczywiście, szokująca 120, 130. Ale czy przynajmniej widać z tego kwartału na kwartał, że to jednak rośnie, czy to jest jakiś... Tak, rośnie, ale zdecydowanie wolniej niż oczekiwaliśmy. Tutaj może taką lekką dygresję zrobię. W latach 70. jeszcze XX wieku przewidywano, że do 2000 roku 1/3 wszystkich samochodów na świecie będzie elektryczna. I gdyby w ogóle te szacunki chociażby w połowie się sprawdziły, to moglibyśmy tutaj mówić o takiej rewolucji w tym zakresie. Tak się nie stało, to jest dużo trudniejszy proces i tak naprawdę w tym momencie kraje, w których widzimy duże postępy w zakresie rozwoju elektromobilności, to one rozpoczęły to 10 lat temu. Tak. Czy zabrali się to dużo wcześniej? Zabrali się dużo wcześniej, efekty? Właśnie jakbyśmy porównali Polskę... Te warunki dla rozwoju elektromobilności. To jest proces kluczowy. Jakbyśmy porównali w ogóle to, co się dzieje w Polsce, to tą sytuację z tym, co się dzieje za granicą. Nie wiem, Niemczech, Francji, takich krajach, no, które są na pewno dużo dalej przed nami. Sytuacja wygląda następująco, że jeżeli popatrzymy na takie statystyki, które są, dynamika wzrostu pierwsze półrocze tego roku, ogromne wzrosty, jeśli chodzi o Chiny, Holandia, trochę rynek niemiecki. I tutaj rzeczywiście ta dynamika jest dużo większa niż w Polsce, chociaż w Polsce w tym momencie, ponieważ tą bazę, do której się odnosimy, ona jest też niska, więc ta dynamika w sumie nie jest taka mała, bo to są przerosty kilkadziesiąt procent, rozmawiamy, tak? Ale jeżeli popatrzymy już na liczby bezwzględne, to tutaj jesteśmy na poziomie jeszcze 1500 pojazdów takich elektryków, które zasilanych baterią, tak, zarejestrowanych. Podczas gdy w Niemczech, we Francji to są pewnie już dziesiątki tysięcy, tak? Zgadza się, ale to też. Jeśli chodzi o udział tych elektryków, to wcale ta średnia dla Unii Europejskiej też nie jest wysoka. My w Polsce rozmawiamy, że w tym momencie do końca tego roku udział pojazdów elektrycznych w odniesieniu do całej liczby zarejestrowanych pojazdów już jest nie mniej niż 0,1%, a mamy 0,11%. Ale oczywiście to też jest jakby... My nie wiemy, co jest 100% do końca. A w innych krajach, czy w Chinach właśnie? A w innych krajach, no to mamy w tym momencie na świecie tam sytuację od 60%, tak, 11%, parę procent. Natomiast trzeba powiedzieć, że my tutaj nie wypadamy najlepiej. Nie wypadamy najlepiej i pod względem punktów ładowania też dostępnych i pod względem... Czy można powiedzieć, że w Europie jesteśmy w końcówce, jeśli chodzi o Unię Europejską? Niestety tak. Niestety tak. Dzisiaj jesteśmy tutaj w końcówce. Według różnych raportów, które przeglądałam i pod względem takich wskaźników jak liczba tych samochodów i na mieszkańca, tak, gdzieś tam, i też ze względu właśnie na inne rodzaje pojazdów, mamy bardzo niskie wskaźniki. Co więcej, jeżeli popatrzymy też na analizy, są takie zestawienia, gdzie się analizuje zachęty, które w poszczególnych krajach stworzono dla rozwoju elektromobilności, to tutaj Polska niestety jest też... No właśnie, bo u nas nie ma na razie tych zachęt. O tym się mówi, tak? Rodają różne pomysły. Ale to napędza rynek, bo inaczej no to trudno, żeby ktoś kupował droższe auto niż normalne. Jeszcze takie, z którym będzie miał problem z naładowaniem. No to już... Tak, oczywiście. Trudno znaleźć kogoś takiego. W tym momencie jako użytkownik... Fani nowej techniki może. Ale chciałem zapytać jeszcze, jakie przeszkody? Czy brak takich dopłat, mała liczba punktów ładowania, co jeszcze jest przeszkodą tak naprawdę w rozwoju tego? Patrzę na tą elektromobilność, na jakie taki złoty pięciokąt, o którym sobie można to po prostu tak ująć, gdzie mamy kilka bardzo ważnych, kluczowych warunków, które są. To są te innowacje przełomowe w zakresie magazynowania energii, które są. To jest rozwój infrastruktury w takim
portowej, czy chociaż te punkty ładowania nie do końca też tutaj można do tego zaliczyć. To jest też na pograniczu infrastruktury elektroenergetycznej. No tak, bo to trzeba podciągnąć w rozmaite miejsca, gdzie będą na przykład jakieś duże stacje ładowania, trzeba podciągnąć do tą infrastrukturę energetyczną, prawda? Bo to będzie, zgadza się. I to jest bardzo ważne. Będzie przecież. W ogóle o tych nowych koncepcjach mobilności, czy też elektromobilności, nie możemy rozmawiać w oddzieleniu sektor transportowy, elektroenergetyczny czy ICT. ICT to wszystko wspiera, po prostu ta telematyka jest niezwykle ważna, bo ona pozwala integrować te systemy. Natomiast właśnie ta konwergencja sektor elektroenergetyczny, transportowy dopiero daje nam możliwości rozwoju tego rynku. I to jest jedna z takich jeszcze barier, bo nie ma w ogóle sensu rozmawiać o elektromobilności bez zmiany, bez takiej strategii wdrażania w sektorze też energetycznym. Jeżeli miałabym wymienić dalej, od czego zależy rozwój i mobilności, no kolejnym takim czynnikiem są to regulacje prawne, no właśnie, które są bardzo ważne. Nie ma zachęt, ten rynek nie ruszy po prostu sam. To są bardzo duże inwestycje, które są potrzebne w każdych z segmentów. Dlatego to jest istotne i nowe modele biznesowe, które muszą powstać na rynku, być oferowane też dla użytkowników. To jest bardzo istotne dla firm. I na końcu to, co nazywamy taką nową kulturą mobilności też. No właśnie, ta nowa kultura mobilności to jest bardzo ciekawe, bo jak zmienią się zachowania tak naprawdę komunikacyjne mieszkańców, jak będą mieli nowe auta elektryczne masowo, ale też będą mieli, właśnie rozwinie się też car sharing, prawda, pożyczanie aut, coraz mniej będzie właścicieli auta, a coraz więcej tych, którzy po prostu je sobie pożyczają. Pojawią się zupełnie nowe rozwiązania. No, chociażby drony. Może właśnie to będą drony, które będą też woziły ludzi. No, w ogóle możemy, nie tylko kurierskie, możemy sobie wyobrazić tysiące różnych jeszcze innych takich rzeczy. Właśnie od drona po Hyperloop, chociażby koleje oparte na tym rozwiązaniu, czy metro oparte na tym rozwiązaniu. Jak to zmieni właśnie nas i nasze zachowanie? Tak, panie redaktorze, idziemy w tym kierunku, że tych nowych środków transportu i nowych form takiej mobilności, nowych modeli biznesowych będzie coraz więcej. Właśnie, Ubera jeszcze mamy. Tak, czyli to są, jeśli chodzi o środki transportu, to tutaj rzeczywiście pojawią się nowe formy. Czy to będzie transport też w jakiś sposób, rozwiązanie nowe, podziemne, tak, czy jakieś naziemne, ale też nowe, czy również drony jako powietrzne, automatyczne środki transportu, bo my jedziemy w tym kierunku. Tak? To my rozmawiamy o nowej erze pojazdów, autonomiczne, elektryczne, usieciowione i różne konfiguracje tego, co jest. I dodatkowo wspieramy różnymi nowymi takimi formami zarządzania tą mobilnością, to co nam jest potrzebne. W jakim momencie to nastąpi, która z tych form będzie szybciej pojawi się na rynku i będzie się upowszechniać, do końca tego nie wiemy, bo to w sumie będzie zależało też od przełomowych tych innowacji, które będą, bo wtedy dopiero zostanie przełamane bariery określone na rynku. Jeżeli będą warunki chociażby baterie, inne, prawda? Tak. Jeżeli będą sprzyjać tutaj, będą stworzone warunki prawne, tak, do tego. Jeżeli będą zachęty, ale też my jako użytkownicy będziemy myśleć przyszłościowo, a w tym momencie my rozmawiamy o takich koncepcjach mobilność jako usługa. Tak, w tym kierunku jedziemy mobilność narządzania. Jedna platforma, system, który w przyszłości, my rozmawiamy naprawdę dość odległej przeszłości. To nie jest też kwestia kilku lat. Właśnie, ale to wszystko się chyba mieści też w takim pojęciu smart city, tak? Jeśli chodzi o miasto, teraz mówi się o takie, nie wiem, smart city 3.0, tak? Się pojawiło też to pojęcie. Na czym to polega? Jak w ogóle można to wszystko zintegrować, okiełznać, zarządzać w ogóle tym wszystkim? Tak, tutaj też bardzo mocno się przyglądamy tej koncepcji inteligentnego miasta. Nie do końca też wiemy tam to smart, jak tłumaczyć na język polski, ale czy ta inteligencja miasta, ona też występuje na kilku płaszczyznach. I my od początku zaczynaliśmy, że dobrze, najpierw trochę wspieraliśmy rozwiązanie w miastach poprzez inteligentne systemy transportowe, zarządzanie informacją, ruchem i tak dalej. To był taki pierwszy etap, było określenie Smart City 1.0.
kolejnym etapie to jest rozwój dalej jakby infrastruktury, coraz takie szersze wykorzystanie telematyki w gospodarce komunalnej miast. Jeśli chodzi o mieszkańców tutaj, o tą płaszczyznę, to jest korzystanie z aplikacji, coraz więcej też oczekiwania tutaj i też z jednej strony napędzanie tego rynku, który jest, bo też te aplikacje pozwalają inaczej organizować to przemieszczanie się, tą mobilność. Ale na tym etapie 3.0 to jest etap docelowy, do którego każdy kraj będzie dochodził w jakimś tam swoim określonym czasie. Dla nas to też jeszcze dość dalekie, wydaje się, rozwiązania. Przed rokiem 2030 myślę, że tutaj na większą skalę trudno będzie mówić o powszechnieniu takich rozwiązań inteligentnej mobilności. W miastach to, co jest rzeczywiście związane z tą koncepcją 3.0, to jest takie współzarządzanie miastem poprzez różnych interesariuszy i poprzez to też możemy odnosić różnego rodzaju tutaj takie korzyści jako użytkownicy, jako przedsiębiorstwa, jako samorządy. Widać, trochę takie myślenie już się pojawia, ale nadal to jeszcze wiele elementów nam w tym brakuje, żeby iść w tym kierunku. To jest trudny proces. Ale jak to w ogóle tym zarządzać? W jakiejś właśnie przyszłości oczywiście, może to chodzi o rok 2030 właśnie i wtedy, czy to będzie jakaś jedna wielka centrala miejska, która tak jak są te wielkie centrale dużych sieci telekomunikacyjnych na przykład, tak, które widzą na gigantycznym ekranie miejsca, gdzie na przykład doszło do awarii, gdzie jest jakiś problem, jak ten ruch się rozkłada, to można tym ruchem sterować, przypuszczać w innych miejscach. Czy to samo będzie właśnie z tym sterowaniem miastem i jego w ogóle funkcjonowaniem właśnie z poziomu jakiegoś centrum takiego elektronicznego? Może kierowanego przez roboty? Przez sztuczną inteligencję. To jest w tym kierunku. Tak jak o tym jest dyskutowane właściwie na całym świecie, ale też i w Polsce. Dzisiaj my to sobie wyobrażamy, że idziemy w kierunku takiej jednej platformy, takiego osieciowanego miasta, gdzie poprzez współpracę tej infrastruktury transportowej, elektroenergetycznej, teleinformatycznej, będziemy w stanie sobie zarządzać tymi systemami i będą to systemy takie cyberfizyczne, to co mówię. Coraz bardziej, bo to jest kierunek taki nieunikniony w sumie. Jak to będzie się odbywać? Żeby mówić o takich rozwiązaniach jak mobilność jako usługa, bo czymś innym jest centrum zarządzania ruchem, gdzie tutaj są różne rozwiązania, działają rzeczywiście te wielkie ekrany, dużo informacji, które spływają, usprawnienia tego w takim czasie rzeczywistym, czy też przewidywanie określonych sytuacji, reagowanie na to, takie rozwiązania funkcjonują. Natomiast jako w takich wyobrażeniach o przyszłości, no to dzisiaj widzimy to, że ma powstać jeden operator, ma powstać jedna zintegrowana platforma, która będzie dla użytkownika za pomocą aplikacji udostępniała i car sharing, i komunikację miejską, i jakieś inne rozwiązania. Czyli taka integracja, to jest kierunek. Taka integracja. Usług, systemów. Oczywiście, tak. Integracja jak najbardziej. Tylko w tym momencie to jest jeszcze tyle niewiadomych i to jest bardzo trudne, tak jak pan redaktor wspomniał. Jak to jedna platforma, kto to będzie, tak? Dalej, żeby ułatwić ludziom życie w tej mnogości różnych ofert, które się pojawi, raczej kierunek jest taki, że będzie integracja i na przykład dostępność ze smartfona i już wielu funkcji, z których będzie mógł skorzystać, czy właściwie wszystko będzie mógł zrobić z poziomu smartfona. Pewnie, to jest wiele różnych jakby takich interesów, interesariuszy, które są, tak, i biznes, i samorządy, i ten użytkownik, i tutaj no Mamy wyzwania. Ciekawe wyzwania, ale to wszystko jest niesamowicie ciekawa przyszłość nas czeka. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Jana Pieriegłód, profesor SGH z Katedry Transportu. Oglądajcie nas państwo codziennie, godzina 11, Rzecz o Biznesie.